Cześć, witamy Was ze Stadionu Lekkoatletycznego we Wrocławiu przy ulicy Witelona. Ze mną jest Adrian, trener grupy lekkoatletycznej. Cześć, cześć Adrian. Cześć, akurat ze stoperem. Od jakiegoś czasu obserwuję poczynania Waszej grupy lekkoatletycznej i muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. Adrian, czy możesz powiedzieć kilka słów o tym, co robicie, ile osób przede wszystkim jest w Twojej grupie? No, ja prowadzę trzy grupy. No, od najstarszych, gdzie mam seniorów, do najmłodszych, gdzie mam już małe dzieciaki. Mhm. W sumie myślę, że około 70 osób się już uzbiera. Wow, robi wrażenie, muszę powiedzieć. A w takim razie powiedz, no bo dosyć duży rozstrzał jest, bo masz i dzieciaczki, to najmłodsze ile mają? No najmłodsze to jest 2013 rocznik, czyli powiedzmy no 9 lat. Wow. 9, 8. I z seniorów też masz, rozumiem? Z seniorów na 24-25 lat. No to można powiedzieć co, ty jesteś praktycznie cały dzień na stadionie albo cały czas w akcji, no bo jak nie na stadionie, to na hali. Jest duża rozbieżność między specyfiką treningu takich małych dzieci, więc oni trenują praktycznie osobno. Tutaj akurat mamy grupę najmniejszych dzieci, już się rozgrzewają do biegania, ale zaczynamy sobie dzień od najstarszych, przechodzimy do najmłodszych. Powiedz mi, jakie największe osiągnięcie albo może osiągnięcia, którymi chciałbyś się pochwalić? Jest coś takiego już na Twojej liście? Już w tym roku chyba jest się czym pochwalić, bo w tym roku nawet mamy złotego medalistę Mistrzostw Europy, to jest EOF, Igrzyska Olimpijskiej Młodzieży. W Bańskiej Bystrzycy biegali i w sztafecie w reprezentacji Polski zdobyli złoto. Wow. No to jest dobry prognostyk na przyszłość. Myślę, bo to że są, tak. Rozumiem, osoby, które tak naprawdę nie są na końcu swojej kariery, tylko bardziej na początku. Tak, na początku. To jest jedna z pierwszych osób, które w ogóle zaczęły mnie trenować. To było właśnie 8 lat temu. Mhm. A tak to mamy medale Mistrzostw Polski. Jeździmy na taką fajną imprezę do Czech, do Brna, gdzie są otwarte Mistrzostwa Europy i tam co roku wracamy z medalami. To dzisiaj mieliśmy tempo, no takie tempo powiedzmy, 100, 200, 300, 150 jeszcze. Dobrze, że było, po czystu się zaskoczyło. W którym miejscu widzisz swoją drużynę, swoich zawodników, na przykład za 6 lat? Wiesz co, no to jest sport indywidualny, tutaj dużo jednostek jest takich, które dobrze wyglądają, będą mają szansę na to, żeby świetnie występować w następnych latach, ale wydaje mi się, że tak jak i dla każdego zawodnika, tak i dla każdego trenera najważniejsze jest to, żeby wziąć udział w igrzyskach, a jak już się na nich jest, to powalczyć o najwyższe trofea. Czyli myślisz, że jest szansa? No, oczywiście, zawsze jest szansa. No to ja w takim razie mocno trzymam kciuki, a wszystkich tych, którzy by chcieli wspierać naszą drużynę, serdecznie zapraszamy do współpracy. Zapraszamy do współpracy.